Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim blogu. Ja nazywam się Maciek Kulik, a ten kanał to Dajesz, Dajesz. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na bardzo przyjemną pętlę kolarską w Beskidzie Małym. I tutaj małe wyjaśnienie. W związku z tym, że w jednym z ostatnich odcinków, w tym, w którym pokazywałem Wam najfajniejsze pętle w Beskidach, wiele osób zwróciło mi w komentarzach uwagę na to, że pomyliłem przełęcz kotarską z przełęczą kocierską, czy przełęcz targanicką i kocierską. W związku z czym dzisiejsza pętla prowadzi przez obie z tych przełęczy, przełęcz kotarską, przełęcz kocierską i targanicką, czyli przez Wielką Puszczę i przez... Nieważne. Zapraszam. Trasę zaczynamy w Bielsku Białej i ulicą Żywiecką kierujemy się w stronę Tresnej. Pamiętajcie, że w Wilkowicach są specjalne automatyczne światła dla kolarzy, które zawsze zmieniają się na zielony po trzech pstryknięciach palce. Po raz pierwszy na podjeździe ktoś męczy się bardziej niż ja. Fuj. Po mojej prawej stronie nasze polskie jezioro Garda, czyli jezioro Żywieckie. Niestety widok w większości miejsc jest przysłonięty przez naszą narodową roślinę, czyli krzaki. Muszę się zawrócić, żeby wam to pokazać. Taki uroczy zakątek wypoczynkowy możliwy jest tylko tutaj w Polsce, nad jeziorem Żywieckim. Lokalni włodarze zadbali, żeby miejsce było zawsze czyste. Aż żal stąd wyjeżdżać. Pętla, którą dzisiaj prezentuję, ma 70 km i aż 1100 metrów przewyższenia. Po przejechaniu zapory w Tresnej kierujemy się dalej w kierunku Suchej Beskidzkiej, żeby po kilku kilometrach skręcić w lewo w kierunku miejscowości Kocierz Moszczański. Ten idylliczny krajobraz wokół jest bardzo mylący. Dwa lata temu przejeżdżał tędy peleton Tour de Pologne. Trasę wytyczał mieszkający nieopodal były zawodowy kolarz Przemysław Niemiec. I na przełęcz kocierską, czy też na kocierz, trasę wyznaczył jednym z najtrudniejszych podjazdów w okolicy. Trasy nie znał prawie żaden kolarz peletonu. Według strony altimetr.pl jest to jeden z bardziej stromych podjazdów w Polsce i peleton poradził sobie z nim właśnie tak. 28% to tak dużo, że część zawodników podobno asekurowała się linami wspinaczkowymi w czasie podjazdu. Podobno. Dzień dobry. Nie mogłem sobie odpuścić takiej przyjemności, dlatego przede mną właśnie ulica widokowa. Zrzucamy na najlżejszą przerzutkę. Oho. Właśnie się wyłonił. Ale stromo. I jadę. Muszę odłożyć kamerę. Od teraz nagrywam na GoPro. Do zobaczenia na górze. Mam nadzieję. No,
fajnie. Nie wiem, o co tu było tyle krzyku na Tour de Pologne. O Jezu. O Boże. Oj, będę wymiotował. Więc wyjechałem jednym z najbardziej stromych podjazdów w Polsce. Wyjechałem ostatecznie na Przełęcz Kocierską. Przełęcz Kocierska. Sekundkę. Przełęcz w Beskidzie Małym. Między szczytami Błasiakówka a Roczenka. Stanowi najniższy punkt w grzbiecie Beskidu Andrychowskiego, wschodnia część Beskidu Małego, jednocześnie punkt zwornikowy. Zbiegają się tu grzbiety Bukowskiego Gronia, Kocierza i Potrójnej, czyli Czarnego Gronia. No właśnie. Ale tutaj ciekawostka. Przez Przełęcz Kocierską przebiegał dawny szlak z Krakowa przez Żywiec na Węgry. I podobno ten odcinek tutaj na Przełęczy Kocierskiej był, czy jest, najstarszą bitą drogą w Polsce. Także można stwierdzić, że kolarze szosowi jeździli tutaj nawet w XIII wieku. Nogi nie zdążyły jeszcze dobrze odpocząć, a zaraz po zjeździe z Przełęczy Kocierskiej skręcamy w lewo i zaczynamy podjeżdżać na Przełęcz Targanicką, zwaną popularnie Wielką Puszczą. W ten sposób wrócimy z województwa małopolskiego z powrotem do województwa śląskiego. Teraz jestem na Przełęczy Targanickiej, czyli na Wielkiej Puszczy. Ale ładny widok. Ta Wielka Puszcza pochodzi od potoku. Wielka Puszcza, który biegnie tutaj. Będziemy teraz będziemy zjeżdżali wzdłuż tego potoku i czeka nas naprawdę bardzo przyjemny zjazd. Chodźcie. Właśnie jadąc teraz przez ten las, rozumiem, dlaczego ten potok nazywa się Wielka Puszcza. Przepięknie. Tak to robimy w Beskidach. Dziwię, co mi się tak ciężko jedzie. No i na koniec creme de la creme, czyli podjazd na przegibek od strony Międzybrodzia. Odciągnę się chwilę, dobra? Żałuję, że nie wziąłem jeszcze jakiegoś batona albo banana, bo w którymś momencie po prostu koniec. Jadę, ale na jakichś oparach.
Siema. Dzień dobry. Ma pani jakiegoś batonika? No, typu takiego. To co ma pani? Snickersa i Prince Polo? To Snickersa. To Snickersa poproszę. I piwo 0%. Z lodówy czy nie? Z lodówy, tak. No dobrze, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jak zawsze link do tej trasy wrzucę w opisie do tego filmu. Będziecie mogli pobrać sobie ślad GPX bezpośrednio na telefon czy na zegarek. Jeżeli film wam się podobał, jeżeli treści, które tworzę, was interesują, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję mojego kanału. Dzięki temu wy będziecie na bieżąco z moimi filmami, a ja będę mógł tworzyć jeszcze lepsze treści. Czekam na wasze komentarze, będę wdzięczny za kciuki w górę i widzimy się tym razem nie za tydzień, a za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Cześć.